Ewa uważa, że randka z Rafałem należy się także jej. Wbrew koleżance, jeszcze dziś zamierza się z nim umówić. Wszędzie szukam. Nie widziałeś Rafała? Pisał, że jest chory, ale chyba go dziś widziałam. No ja też go widziałam, może poczuł się lepiej po prostu. A ty co taka wymalowana? A co, nie mogę? Może też bym cię chciała poczuć bardziej kobieco? Ale nigdy się tak nie stroisz. Zaleczyłaś randkę z Rafałem, teraz moja kolej, tak? Chcesz się z nim umówić? Nie możesz! A niby czemu nie mogę? Bo ja z nim byłam pierwsza. No i co z tego? Wpadłyśmy pod te koła razem, tak? Ale mi na nim zależy. Mi też! Przecież on nawet na ciebie nie zwraca uwagi. No teraz zwróci, wiesz? Po prostu wygra lepsza i tyle. Cześć. Nie rozumiem, czemu Ewa mi to robi. Przecież wie, że Rafał mi się podoba. Nie mogę jej pozwolić, żeby znalazła go jako pierwsza i się z nim umówiła. Ewka! Ewka, czekaj! Co chcesz? Weź go, odpuść, please! Sara, nie! Już ci mówiłam, że należy mi się ta randka i tyle. Nie możesz zrezygnować dla mnie? Ja się w nim zakochałam. A ja ani trochę. Co? To czemu chcesz się z nim umówić? Bo mi się podoba, bo jest pełnoletni, ma samochód i fajnie się będzie z nim pokazać. Czyli tobie tylko o to chodzi? No a niby o co ma mi chodzić? No nie wiem, o to, że jego kocham? Sara, nie bądź naiwna, jemu na tobie kompletnie nie zależy. Masz 14 lat, a on prawie 19. To nic nie znaczy, nie widziałaś nas wczoraj. A poza tym, skoro mu na mnie nie zależy, to na tobie niby będzie. Na mnie pewnie też nie, ale póki co nie może odmówić. Wczoraj było miło, bo musiał być miły. Boisz się, że doniesiesz komuś o tym wypadku. Nic nie rozumiesz, ja naprawdę chcę z nim być. Sara, już ci mówiłam, że mamy takie samo prawo, żeby się z nim spotkać. Wiesz, że jesteś okropna? Jak najlepsza przyjaciółka może mi to robić? Jeszcze mi podziękujesz, jak się okaże, że macie kompletnie w dupie, wiesz? Ale ja go kocham, wiesz? Jesteś idiotką! Ja idiotka? Tak! Co się dzieje, dziewczyny? Przestańcie natychmiast, już! Co się dzieje? Pani profesor, co jest? Bo co ona? Sara, co ty robisz? Widziałam pani, nie uderzyła mnie. Leć szybko po higienistkę. Sara, otwórz oczy. Proszę cię. Halo? Halo, dzień dobry. Borkowska przy telefonie. Uczennica zemdlała. Tak, oddycha, ale jest nieprzytomna. Tak, czekam. Przecież to nie jest moja wina. Ja ledwo co ją dotknęłam. Nic jej nie zrobiłam. No ale w sumie teraz będę się mogła spokojnie umówić z Rafałem.